Cześć, cześć, witam się w następnym odcinku z każdym brożek. Dzisiaj przetestujemy inny format, a mianowicie zrobimy sobie prawdziwe życie. No wiecie, chciałbym sprawdzić, jak to będzie się klikać, wiecie? No. I mamy na początku lekko ponad 20 tysięcy. Czemu mi widać kursor? O. Mamy do kupienia taką Tiffę. No wiecie, Tiffa to jest tani samochód. Takie BMW, na którym jest. No chcę tą Tiffę. Tą Tiffę bym kupił. Na sam początek, wiecie, nie opłaca się kupować tego już takiego, skoro można naprawić to. Już raz to naprawialiśmy, ale to jest prawdziwe życie, no to kupuję tą Tiffę. Jest Tiffa, jest BMW, jest autorstwa Ksashi. Hech. Okej. No co mamy tu do roboty? No ewidentnie ten samochód trzeba będzie odnowić. Pojeździć sobie po mieście. Kurczę mi. Opcje, ustawienia, rozgrywka, typ skrzyni biegów, manualna. Nie. Manual z gearbox, tak, nie. Yeah. Okej, okay. A więc teraz szybko lakiernik. Mam pomysł. W tym odcinku zrobimy sticker głąba. O kurczę, no to będzie problem z doborem farby. Uznajmy, że damy jakąś niebieską. O taką. Narzędzie blacharskie, bierzemy motek, bierzemy szpuchlem. Powiedzmy za taki kolor. O nie! 6 tysięcy. Co ja mam zrobić? Areograf nam się nie przyda. Za puszkę zapłacę 900? Are you serious? Za motek i za to. Musiałbym też usunąć. Uznajmy, że to będzie lakier. O, i super. Przystać mnie teraz na naprawę samochodu, tylko idziemy do zakładu blacharskiego. Szczęście samochód nie jest w tragicznym stanie, a po odnowieniu będzie w super stanie. Okej. Tutaj jest zderzaczek. Wiem, że karty mi nie należy do tych gier, w których można jakby prawdziwe życie robić, bo jak? Ale ja wychodzę na przeciw. Ja coś takiego zrobię. Mi nie chodzi o wyświetlenia. Co wiem, powiedziałem, że sprawdzę, jak to się klika, ale dla czystej ciekawości. Co? Ale czemu to jest taka dziura? To jest dobra. Po prostu własnej ciekawości zobaczę, bo te odcinki z Cartoon to z Cartoon to jest wasza ulubiona seria na moim kanale. Tak przynajmniej wywnioskowałem. Nie wiem, możecie napisać w komentarzach. Ja tam poczytam. Bo mało osób pisze komentarze pod tymi filmami. W zasadzie to jedna albo dwie. Co się dziwić?
Ale dobra. O nie, a ja nie mam błotnika. Ta seria mam nadzieję, że będzie krótka. Znaczy, nie, że seria krótka, tylko odcinki. No, teraz F7. O nie. Okej, a więc teraz szybko szpachelka. O, tu było jakieś tu... Cała komora to jest szpachla. Dobra. I teraz... Samochód w takim stanie. No ja nie wiem, mam tylko 600 kredytów. Idziemy na wyścig, ja mówię, na dragę. Spróbujemy pojechać na dragu, zarobić pieniądze. No i jakoś te cinkuczęta tam jakoś jeszcze doprawić. Ja mam ułożyć mocniejsze silni. Tu, 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 500. O Jezu, czemu jest mało FPS-ów? Dobra, nieważne. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jadę mu na tor. Cyk, nie! Ja wiem, że jest 29 FPS-ów. Mam to gdzieś. A czemu jest tak mało FPS-ów? Ja tego nie rozumiem. Wszędzie jest dobrze, ale na dragu jest najgorzej, nie? Dobra, idziemy. Walić tego draga. Zróbmy wyścig. Wyścig. I tak będę miał 0 FPS-ów. Walić do. O nie, nie jest tak źle. Nie jest to płynne. Jedziemy, 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 bo mnie BM-ka do uzgania. No i mnie przegoniło. BM-ko. Jedziemy. Hamuj. No, no nie, no nie, no nie, nie. Na szczęście tu będzie taki, taki skręt, którego oni nie umieją wykonać. A ja go umiem wykonać. Mam po prostu drift mistrzowskie umiejętności. O kurde, BM-a mnie goni. BM-a mnie goni! No i wygrałem. Plus 5000. Kwela w innym kolorze to nic. Trzeba go skompletować, trzeba mu dać. Już myślałem, że skończyłem nagrywanie, naprawdę. Och, trzeba mu dać zderzak, błotnik, świat, pełka. A ja mam tylko sobie karoserię. Przednie zderzaki. Zwykły przedni zderzak kosztuje tylko 380, ale... Ja kupię przedni. Co, lampki? Potrzebujemy lampki. Lampek potrzebujemy. A to nie jest tak duży wydatek. Takie lampki. Kupię te najbardziej przyciemniane. A stać mnie. A zdań mnie. Jeszcze kolor trzeba będzie. Trzeba go będzie w tym odcinku pomalować.
Na pomalowanie to będzie iść na katorgę. A to po co ja montuję? A sprawdzam, czy... No wszystko jest git i teraz przygotujemy do lakierowania. Oj, a przygotowań będzie trochę. No to, że prawdziwe życie, to przygotować samochód do lakieru trzeba. Okej. Wszystkie szyby. Silnik będzie oklejony, ale... Chodzi mi bardziej o zewnętrzne elementy. A właśnie, błotnik! Kurde, błotnika nie kupiłem. O, i teraz otwieramy każde drzwi. I teraz prawy błotnik, tak? Prawy przód, zamówienie. Stał mi 1000 na koncie, będzie idealnie na lakierek. A lakierek zrobimy, o kurczę. No widać, że nowy element. No widać, że nowy element, chyba to poprawili, albo to ta jasność karciuna jest taka, że wygląda to jak serio nowe. Ale teraz. Teraz najlepsze. Kupujemy za 600. Samochód jest przygotowany do lakierowania. A więc będziemy go lakierować. Komora lakiernicza. Paint. Teraz najlepsze. Malowanie tego gruzu. Ładny kolor wybrałem. I teraz jakoś go szybko machniemy, żeby go polakierować. Nie będę tylko prawego przycisku. Lakierowanie. Lakierowanie. Tak, czasami się zastanawiam, że słowo lakier nie jest tak prostym słowem. Tab. O. Tak jest lepiej. W sumie tak samo. Oj, maska jest. Ale pojechałem. Błotniki będą chyba najprzyjemniejsze. Po prostu mam bardzo małą powierzchnię. O, takie szpery, bajery. Będzie faktycznie. O. I cyk, cyk, cyk. Okej. Okay.
Dużo nam jeszcze zostało lakieru do położenia. Całe drzwi. Do tego jeszcze masa innych elementów. Komora silnika, tył, cyk. Okej, tutaj szybko machniemy. W następnym odcinku poprawimy wszystkie niedoróbki, które tu zostały. No, jeszcze do drzwi. Jeszcze tu. Powiem wam, niby cinquecento, a długo się je maluje. Czy mógłbym zwiększyć dyszę o 28%? Zapraszam, nie zwiększyć dyszę. Tako. O, 50%. Dach. Wstępnie jest pomalowany jakoś. No, wiem, że wstępnie prawa strona jest pomalowana, chciałem powiedzieć. Dobra. Teraz ten dach tak prześwituje trochę. No i cyk. No i dach skończony. Oczywiście nie jest on perfekcyjnie zrobiony. O, teraz komora. Na szybko walniemy komorę trochę. Dobra, wracamy do góry. To będzie koniec pierwszego odcinka w tym. Zrobiliśmy naprawdę dużo, a więc to będzie na tyle. Trzymajcie się i cześć.